Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Icewind Dale. Przypomnijmy sobie, co tutaj się działo. Mamy naszą dzielną drużynę, jest Red, Logar, Procek, Ari, Pinwheel i Forf. Jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w jakiejś kuźni piekielnej, w głębi Dorna, zdaje się. O, nawet nie. Chyba, że to tutaj jakoś idzie pod spodem. No mniejsza. Mamy dużo ciekawych rzeczy, szczerze mówiąc. Nie pamiętam za bardzo, co tutaj ostatnio się działo. Powinnam może obejrzeć odcinek ostatni przed nagrywaniem, no ale mniejsza. Mamy dwie odznaki. Wiecie co, może... O! Dzień 193 jeja. W świątyni zaszlachtowanych ludzi wyszedł nam na spotkanie człowiek imieniem Brat Perdiem, który twierdził, że jest kapłanem Ilmatera. Poinformował nas, że jeżeli będziemy się tam kręcić, to spowoduje, że będziemy cierpieć. Okej. Okay. A, pamiętam coś. Byliśmy chyba... Nie wiem, czy to było tutaj. Weszliśmy tam, tam było pełno właśnie jakichś takich mnichów, którzy... gadali jak potłuczeni i nie za bardzo mogliśmy nic z nimi zrobić. Było dużo jakichś niebezpiecznych wrogów. I zdaje się, że się wycofałam stamtąd. Ale wiecie co? Może to nawet dobrze, bo tutaj mamy jeszcze nieodkryte. Tam jeszcze na poprzednich planszach chyba coś było nieodkryte. Może spróbujmy to zrobić jakoś po kolei. Tylko tak jeszcze patrzę, co my tutaj mamy za przedmioty. Co to jest na przykład? A, nie tak. Wszystkie rodzaje petryfikacji. O, to jest całkiem spoko. W sumie możemy to wrzucić. Dwie logarowi. Dwie mi. Co to było to? Aha, pancerz żukorożca. To było ciężkie chyba dość, z tego co pamiętam. Oj, bardzo ciężkie. Tutaj, tutaj. O, okej. Trochę kicha ze strzałami. To były strzały przebicia jakieś lepsze chyba. Plus 6 do fizycznych obrażeń. Weźmy jakieś magiczne sobie, może załadujmy. Tutaj Prockowi dorzucimy coś. O, mamy tą magiczną torbę jeszcze. Jeja. Sporo tego, sporo. Aha, zwoje uzdrawiające, to pamiętam. To jest tarcza, która wygląda jak piersiówka. No, ale dobra. Rozejrzyjmy się tu. Pamiętam, że tutaj gadaliśmy z jakimś dowódcą Salamander chyba i chciałam pójść na kozaka i się okazało, że to zadziałało. Tu chyba na dół nie możemy zejść. Może spróbujmy jakoś tędy? My to robiliśmy tak, że Procek się chował w cieniu. I sprawdzał, czy tutaj wszystko gra. O! Żywiołaki wody. Słyszę. No dobra, to będziemy ich powoli klepać. Powoleńku, pomaleńku. Potrzebujesz mnie? Może ich tutaj zwabię jakoś. Może nie dwóch naraz, bo nie pamiętam, czy byli silni. A, okej. No to powiedziałam. Okej, okay, idzie. Ari, może nie magicznymi strzałami, tylko zwykłymi na razie. Próbujmy w nich. Pewnie. Jestem. Zgoda. Opuszczanie cienia. Tutaj mamy proce. Tylko powiedz, co mam zrobić. Chodzę. Przygotuj się na piekło draniu. Przygotuj się na piekło draniu. Okej, okay, broń nieskuteczna. Tak. Aha. Jakieś rozkazy. Czyli wstrzymujemy się. Natychmiast. Spróbujemy ich po prostu załatwić może mieczami. Trochę klepią. O, komuś wpadł poziom. Komu wpadł poziom? Forfowi. O, tu coś lezie. Salamandra. Salamandry chyba były wrażliwe na te zwykłe pociski. Tak jest. Lezie więcej. Ajaj.
co cię stać? Dobra, trochę nas przypiekły, ale generalnie wszystko jest w porządku. Zajmijmy się może rozdaniem poziomu. Tutaj awans 86 punktów życia na 88. No trochę słabo, ale zawsze to coś. I zdaje się, że chyba możemy w takim razie więcej czarów. Tak jest. Możemy jeszcze więcej czarów zapamiętać. Rzućmy sobie jeszcze jedno błogosławieństwo. Tutaj co? Animacja, rozproszenie, ochrona przed ogniem. Może rzućmy tak jeden raz. Tutaj mamy leczenie, leczenie. O! Na szóstym poziomie nam się pojawił jeden slot. Mamy uzdrowienie, czyli to, co mamy w zwojach. Tarcza entropii. Cóż to takiego jest? Ochronny wir energii, który blokuje lub odpiera wiele ataków. Aha, ale to jest tylko na kapłana. Dobra, zobaczmy dalej. Bariera ostrzy. Zasięg 0. Aha, czyli to też jest tylko dla kapłana, taka bariera ochronna, ale on zawsze z tyłu stoi, więc w sumie ja wiem. A gniew. Kapłan staje się centrum energii duchowej, która następnie promieniuje zeń na cztery strony, niczym błyskawice. Czarodziej musi określić kierunek pierwszej błyskawicy. Inne strzelają w kierunkach przeciwnym i prostopadłym do pierwszej błyskawicy, przez co wytwarza się coś na kształt szachownicy błyskawic. Wszelkie istoty. Aha, czyli my też będziemy obrywać od tego. A, to chyba sobie weźmiemy jednak uzdrowienie. Nie będziemy kombinować. Mój kapłan jest bardzo mocno leczący. Tylko tutaj na trzecim poziomie nie ma nic, bo nie ma żadnego leczenia na trzecim poziomie. Ale poradzimy sobie. Kto jak nie my. Co? No. Okej, zobaczmy co tu dalej. Ja mam nadzieję, że nie będzie żadnych kapłanów, szamanów. Cyk, cyk, cyk. Powolutku. O, tutaj jest jakieś przejście. Nie, to chyba jest na dole. Co my tu mamy? Na chorągwi znajdują się dwa symbole. Jeden z nich to diament otaczający dwie dłonie związane czerwonym szpagatem. Drugi to głowa czarnego jednorożca w obwódce. No skłamałabym, gdybym powiedziała, że coś mi to mówi. Okej, chyba tutaj... Coś przegapiłam? Tutaj jest w miarę czysto. Możemy się tutaj przenieść już całą grupą. Tu jest. To wszystko? Logar dalej będzie robił za... Ło! Za wabik. Żywiołak ognia, moi mili państwo. Gotowe. Wiecie co? On wygląda mi groźniej. O. Słyszę. Więc może niech Ari się nim zajmie. O, broń nieskuteczna. Potrzebujesz mnie? A to ciekawe. To niech nie strzela w ogóle. Dobrze. O kurde, dwa przyszły. To wszystko, na co cię stać? Tłuką, jeden leży. Co mam zrobić? E, biedny ten logar, zaraz będziemy go leczyć chyba. Ała. Dobra. Nic nie zostawiają, fajnie gasną, podoba mi się. No skoro już mowa o tym leczeniu, to może podleczmy tym delikatnym takim. Żeby było na zielono. Lubię jak jest na zielono. Czuję się wtedy bezpieczny. Dobra. Żywiołaki. Tutaj też? Nie. Wygląda na to, że ten chorągiew ktoś rozmyślnie spalił. To są jakieś kotły. Olbrzymia kadź wypełniona jest czymś, co wygląda na wyjątkowo czystą wodę. A, czyli wygląda jakby z tych kadzi te żywiołaki chyba. Się urodziły. Goblizna. Łatwizna, goblizna. Okej, okay, czysto. Tym mogę pomóc. Zajmę się tym. Względnie czysto. Nie słyszę żadnego szurania, czyli chyba nikt do nas nie zmierza. Czysto. Zrobię co w mojej mocy. Okej, może procent tak. Teraz niech pójdzie na zwiad. O, muszę jakiegoś cienia znaleźć tutaj przy tym
rozżarzonym kotle raczej cienia nie uświadczymy. Dobra, niech Logar idzie dalej. Nie ma sprawy. Raczej chyba żadnych pułapek tutaj nie będzie, co? O Jezu, jak mnie wystraszyło. Chodź, chodź, chodź. Ciekawe, czy będziemy mieli zasięg stąd. Będziemy mieli. Może nawet nie dojdzie do nas. O, prawie. Coś przegardzajmy się. Ło, okej. Nie ma sprawy. Ładnie, ładnie, podoba mi się. Czy są tu gdzieś jeszcze jakieś salamandry? Okej, wygląda Słyszę. na to, że nie. Rozumiem. Nie wiem, czy tu się da zejść na dół, skoro procek jest Zrobione. skryty w cieniu. Da się, ale nic tu nie ma. Łe. Właśnie przestał być skryty. Kto tutaj? Mogę pomóc? Dobrze. Ari został gdzieś z tyłu. No, zrobione. Powolutku. Kolejna spalona chorągiew, tak jest. Jakiś mamy wózeczek, Potrzebujesz jakieś tory. mnie? Natychmiast. Kurczę, duża ta mapa. Ale spokojnie, tutaj też jest tak wyjątkowo czysta woda. Wow. Wow. Okej, on chce gadać, on chce gadać. Gotów. O, tutaj też jest jeden. Czy co, ja nie wiem, czy ja chcę z Tylko nimi powiedz, co rozmawiać. mam zrobić Skoro mnie teraz? olewają, to może na razie niech mnie olewają. Czym przypadkiem stąd nie przyszliśmy? Zaraz zobaczymy. A to dziwne, powinno być odsłonięte chyba, prawda? No nie, byliśmy tu. Ha! Czekajcie, to czy my weszliśmy jakoś? Którędy my weszliśmy? Tutaj na pewno jest wejście i tu jest jakieś wejście. W każdym razie z tymi olbrzymami. Oj, tu jeszcze wejście jest. Tu chyba tędy weszliśmy. Już to się Możliwe. robi. Dobra, w każdym razie wygląda na to, że z tymi olbrzymami na razie W rozmawialiśmy. porządku. Dajmy im święty spokój. Jeszcze więcej. Trzeba zapamiętać, ilu ich tu stoi. Tutaj jest jakiś, o, jakiś wielki statek. Fajnie to wygląda. Aczkolwiek trochę jestem zaniepokojona. Tutaj nie można wejść do tych domków. Jeszcze więcej olbrzymów. Ja coś czuję, że my zaraz będziemy tutaj się bić. Wiecie co? Może ja rzucę jakieś czary. Jestem. Dobrze. Zgoda. Okej, krycie się w cieniu. Jeszcze więcej olbrzymów. Coś tu jest. To jest koniec mapy chyba już. Tu jest jakiś domek. Domek, domek. Więcej domków, kurde. Zrobię, co w mojej mocy. Może by tak od razu te olbrzymy zaatakować. Tu jeszcze jeden stoi. Ja się trochę cykam, chyba rzucimy sobie czar. Tu mieliśmy odwagę. Mamy trzy jeszcze takie, więc. Dobra, przycięło grę trochę jak zwykle. Teraz patrzcie. Zobaczmy, co tutaj jest w tym domku. Olbrzymy, olbrzymy. O, ktoś tu stoi. Panna Ilmadia. Oj, nie pamiętam, kto to był. Kim do diabła jesteś? Ona też nie wie, kim jesteśmy, więc. Logar. Cóż za ogłada. Ale okej, bądźmy szarmanccy. Jestem Logar. Czy uczynisz mi zaszczyt i podasz swoje imię? Zaszczyt? Cóż, skoro jesteś tak miły, nazywam się Panna Ilmadia. Jeśli jednak jesteś taki miły, to z pewnością nie jesteś stąd. Przyjaciele Marketa to niewychowani idioci, a Malavon w ogóle nie ma przyjaciół.
Goddammit. Trzeba było być szpucem. Co taka ładna elfia panna robi w krasnoludzkiej kuźni, a? Logar. Logar ma gadane. Nie żeby była to twoja sprawa, ale i tak jesteś lepszym towarzystwem niż olbrzymy. Mój przełożony zażądał, żebyśmy rozmontowali wielką kuźnię. Potrzebny nam jest metal. Robimy olbrzymią łódź. A, widzieliśmy tę łódź. Kiedy ukończymy statek, olbrzymy powiosłują nim przez katarakty lawy, tam za tą skałą. Tam nabiorą prędkości i staranują ścianę pieczary mniej więcej kilometr stąd. Kiedy ściana runie, lawa przeleje się do dużej, położonej niżej pieczary. W pieczarze tej leży miasto mrocznych elfów Rilauven. Drowy zawsze chwalą się swoją odpornością na magię. No cóż, zobaczymy, jak bardzo są odporni na lawę i olbrzymie, stukilowe miecze. Pokwelin chce się upewnić, że ci czarnoskórzy intryganci nie zniszczą naszej tylnej straży. Ciekawy plan. Czyli w sumie też jakoś się za elfami specjalnie nie przepadam, ale... Poza tym moja praca jest raczej prosta. W wolnym czasie próbuję wspólnie z Malavonem zastosować formułę czerwonego maga Sablikatana do stworzenia czarnych jednorożców. Kiedy uda mi się odnaleźć stado, które czasami pojawia się koło odciętej dłoni, zwabienie kilku jednorożców nie powinno być trudne. A to dzięki mojemu dziewictwu i pomocy naszyjnika, który ukrywa moją prawdziwą naturę. I cię wystarczy być miłym dla kobiety, ona wam wyjawi wszystkie plany swojego głównego złego przełożonego. Nauczka, znaczy nie nauczka, tylko lekcja. Lekcja dla wszystkich na przyszłość. To tylko udowodni, że Pokwelin miał rację. Wszystko da się w jakiś sposób zdeprawować. Chwała Ilmaterowi i tym podobne. Śmieszne. Ale jesteś wredna suka. Wspaniale. Ona ma odznakę. Chcemy jej odznakę. Kurczę, i właśnie tak coś czuję, że co byśmy nie zrobili, to ona i tak nas będzie zaraz atakować. Te olbrzymy pewnie razem z nią. Kurde, dużo ich tam było. Mam straszną ochotę wybrać odpowiedź numer 1, ale chyba będziemy mieli. Okej, doskonale. Nieźle ci tutaj idzie. Pokwelin pewnie jest bardzo zadowolony. Jest raczej zadowolony, tak. Kiedy władał król Targren, postępy były niewielkie. Po tym, jak grupa żywiołaków wody i salamander zabiła go, Pokwelin postawił mnie na czele klanu ognistych olbrzymów. Olbrzymom brakowało wiedzy taktycznej, a ja ją zapewniłam. Salamandry to zdolna gromadka. Zrozumiały, że bez mego przywództwa prawdopodobnie udałoby im się wysłać żywiołaki przeciw ognistym olbrzymom. Korzystając z osłony domów, próbowały zakraść się tutaj, żeby mnie zabić. To dlatego kazałam olbrzymom je zmiażdżyć. Musieliśmy pokryć ziemię metalowymi płytami, żeby żywiołaki ziemi nie zabiły mnie podczas snu. Sądziłem, że salamandry są waszymi sojusznikami. Czy nie pilnują niewolników w kopalniach i Durdel Anata? Niektóre salamandry są naszymi sojusznikami. Shikata nie jest wystarczająco silny, by zmusić je wszystkie do posłuszeństwa. My chyba zabiliśmy tego Shikata. Jedna frakcja się wyłamała. Zrozumiały, że rozmontowanie kuźni zniszczy portale do sfery żywiołu ognia. Gdyby tak się stało, salamandry musiałyby rywalizować o ciepło. Ha. Ciekawe, czy nas puści po prostu. No, okej, fajnie się gadało, papa. Fuck. Nie pozwoli. Stop, stop. Teraz biją, teraz nie biją. Elfka pełnia zdrowia. Ma jakąś tarczę, ma jakiś miecz. Ciekawe, czy... W czym mogę pomóc? Przybądźmy tu bliżej. Zobaczmy, czy te... O, fuck! Olbrzymy też nas biją. I zasłoniły mi tą elfkę. Teraz jej nie widzę. Tu jest. Tu jest! Teraz patrzcie. Zrobię to w mojej mocy. Dobra, musimy najpierw zabić tego olbrzyma. Jak jeszcze raz zrozumiałem, co mam zrobić, oczywiście. Obawiam czego się, sobie życzysz? Że możemy mieć problem. Spróbujemy tego gościa zestunować. O, shit, jak to klepie.
Ojajaj! A to ona chyba tak klepie, ta elfka, tylko ja jej nie widzę. Tu jest. Zrobione. Coś przegapiłam? Rozumiem. Tak. Zabić. Mi nieźle. Twoje rozkazy. Dobra, będziemy się tłukli tutaj z nimi. Prosek może coś pomoże? Pełnia zdrowia. O, dobra. Ups. Słyszę. Sekunda. Czy ja mam jakieś potiony? Nie za bardzo. Ktoś ma? Tutaj są jakieś. Dobra. Ale coś mnie tam klepnęło. Ciekawe, co mnie tak klepnęło. Do usług. Dobra, ty rzucaj dalej czary, człowieczku. Może fireballem ich? Czy to są ogniste olbrzymy, to fireball raczej nie za wiele im tutaj zrobi. Jak tam elfka? Średnie rany. Wolałabym, żeby kapłan jednak mnie wyleczył. Zamieniam się w słów, zgoda. Gotowy. Ogar też mógłby się napić. Potrzebujesz mnie? O, fuck. No to redka nam padła. Gotów. No dobra. Co? Kogo ty? Ty w elfkę. Tłuczesz. No to tłucz. Dobrze. Logar tłucze też w nią. Okej. Elfka jest na skraju śmierci. Tak. Pinwheelem chętnie bym uciekła stąd. W czym mogę pójść naprzód? Tak. Prockiem też, Arin też. Aha, Logar zginął. To bardzo źle, to bardzo źle. Gdzie jest ta elfka? Dobra. Uciekajmy stąd. O, fuck. O, fuck. Nie, Forf, nie. Gdzie jest ta elfka? Czy ona już umarła? Teraz nie wyjdziemy stąd, bo tutaj będzie... Oh my god. Okej, Forf nie żyje. No to pięknie. To pięknie, żeśmy to zrobili. Po takiej długiej przerwie. Pełnia zdrowia. Jestem najlepiej jak potrafię. Wiecie co? Ja chyba nawet... chyba wezmę lepsze strzały. Wezmę lepsze strzały. Prockowi też damy lepsze strzały. A co? Niech ma... Jezus, jaka masakra. Co za wstyd. Jakie się rozkazy? Słucham cię. Rzucimy pajęczynkę może, żeby te olbrzymy się tutaj... się może blokowały na tym, nie wiem. Widzę, że to niewiele daje. Ała. Okej, czas na miecz. Co to jest? 1K6 plus 2. Szansa na odzyskanie życia. A tu? Szansa na spowolnienie celu. No to chyba weźmiemy tego. No. Poważne rany. Słucham. Krótki miecz wyładowań. Okej, musimy uciekać. Nie ma opcji w ogóle. Ho, ho. No dobra. Zastanawiam się, czy jak teraz odpocznę, to te ciała nam znikną z tym wszystkim. Więc chyba wolałabym nie robić tego. O mój Boże, to tak bardzo niewiele daje. Tak? Masz jakieś eliksiry? Masz to. Mhm. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Te olbrzymy to są silne skurczybyki. Zastanawiam się, czy nie wczytać gry. Nie lubię tego robić, ale... Tak.
tak może... Złodziejskiego mistrzostwa, percepcji. Czego? Dobra, idziemy, zobaczymy. Może się rozpierzchli. Fuck, nie rozpierzchli się ani trochę. Gotów. A, zaraz, gdzie mamy wyjście? Mamy jeszcze na górze wyjście. Możemy ich tutaj jakoś skołować między tymi wózeczkami, nie wiem. Szybko, 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 szybko. Ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciu. Jeden tu gdzieś zginął. Tutaj coś jest w tym stoliczku. Dużo rzeczy tu jest. Okej, są nasze zwłoki. Elfka chyba też poległa. Jestem. Co nie zmienia faktu. Wiecie co? A może byśmy spróbowali tego fireballa rzucić? Jakieś rozkazy? Albo będziemy ich tak cykać. Jest tu jakiś... A, fuck, bo oni mają miecze, a nie łuki. Ja to jestem koleś. O, tu sobie staniemy. Tu będzie takie miejsce. Procek, chodź. Oni się tutaj zakałapućkają na tych schodach. Tak. Dobrze, dobrze. Czego? W porządku. Czego sobie życzysz? Fajn. Dobra, spróbujmy w nich tym fireballem. No już lepiej nie będzie chyba, lepszej okazji. Zanim mogę rzucić też... O! Ale mi gra ścina. Teraz ich jest więcej, zaraz. 2, 4, 6, 7 ich tu jest. Pełnia zdrowia cały czas. Dobra. Dobrze, dobrze. Gotów. Spróbujemy ich wobec tego robić w ten sposób, a Pinwheel będzie ich nawalał fireballami. Jak to nie przejdzie, to w takim razie będziemy wczytywać grę, bo nie widzę innego wyjścia. No kastuj tego fireballa. O. Okej. Średnie rany, pełnia zdrowia. Tak, on, na nich te firebole nie działają w ogóle. No przecież to są ogniste olbrzymy. Okej, został nam Pinwheel. Pinwheel nic nie jest w stanie zrobić sam. No dobra, wobec tego trzeba wczytać grę. Myślałam, że będzie, że będę mogła tego uniknąć, ale niestety... Niestety nie, szkoda. Mamy za duże straty, żeby to tak wyglądało. Więc wczytamy. A zaraz, może mamy jakiegoś... Nie, nie chcę wyjść z gry, o Jezus. Może mamy jakiegoś autosave'a? Byśmy znowu musieli przechodzić cały ten fragment. Gdzieś tu na samej górze może? O. Tutaj. Dalej. Jak wyszliśmy. Gotów. Nie, to jest tutaj, jak wyszliśmy już w trójkę. Aj, szkoda. Nie ma innego autosave'a. Nie, niestety. No trudno, no to trzeba przejść to wszystko jeszcze raz. To już wam tego oszczędzę, po prostu to przyspieszę i spotkamy się... Spotkamy się już przed samą walką z elfką wobec tego. Dobra. Zaczniemy sobie może od tego momentu. Odpocznę. Rozumiem. Naładowaliśmy wszystkie czary, zregenerowaliśmy hapeki. Tutaj są te olbrzymy i ja je zacznę teraz tutaj powoli wybijać. Skoro wiemy, że choćbyśmy nie wiadomo jak byli mili dla niej, ona i tak będzie chciała nas zaciukać, no to nie ma sensu. Co? Nie ma sensu się starać. Czego kto sobie tutaj rzucał wiesz? Ten spell? Cyk. Czym mogę służyć? Błogosławieństwo. Dobra. I teraz... teraz tak. Magicznych pocisków do procy zbyt wielu niestety nie mamy. Bo mamy tylko 5 sztuk. To są zwykłe.
Więc trzeba się będzie strzałami jakimiś lepszymi posiłkować wobec tego. Gotowe. Aha. Cyk. Słucham. W porządku, tak. Oczywiście. Postaram się załatwić poszerzenie. Miały co jeść. Gin plus kwiaku. Krytyczne pudło Ari, no wiecie co? Ale już ma średnie rany na samym początku. Jest jeden przede wszystkim. Okej, dobra, jest drugi. Ale ten już nie żyje. Powstrzymajcie się. Powstrzymajcie się. Bo oni będą tutaj właśnie tak podchodzić po kolei. O kurde, już się zaczyna robić problem. Okej, już wiemy, że firebole na pewno na nich nie działają. Ale i tak już jest lepiej niż było. Średnie rany. Podejdź tu. O! Przylazła ta elfka. Nie musimy z nią gadać. No to dobrze, że pogadaliśmy wcześniej. Mam go. Kurde, to ona chyba tak chlepie. Klepie. Odsuńmy się na chwilę. Ona nie czaruje. Ona tylko naparza czymś takim mocnym. I zasuwa. Dobra. Wszystko w elfkę. Średnie rany. No. Logar pije miksturkę. Słyszę. Już się robi. Postaram się załatwić to szybko. Tak, to ona tak klepie. Trzeba ją szybko. Okej, już nie żyje. Super. Potrzebujesz mnie? No dobra, to my jestem. Dalej tłuczemy w olbrzymy, a Forf się zajmie leczeniem. Bo już najwyższy czas. Mamy zwoje. Więc zwojem to zrobimy. Zdążymy? Kurde, może być problem ze zdążeniem. O, zdrowił go do maksa. Dobra, super. Wyśmienicie. To teraz taktyczny odwrót jeszcze raz. Przez te wszystkie barierki. Zapraszam tutaj. Chodźcie, 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 chodźcie. Redka, chodź tu, błagam. Jakieś rozkazy? Okej, wystrzelajcie dalej. Pinwheel będzie też strzelał swoimi pociskami magicznymi. Czekam na rozkaz, już się robi. Orf, może niech się wycofa. Patrzcie. No ale wy atakujcie, to śmiało. Słucham. Ci tutaj niech tłuką. Ten już ma średnie rany. To niech tłuką w tego, co ma średnie rany. O Jezu. Okej, ten już stchórzył. Redka potrzebuje uzdrowienia. Więc robimy to. Ojojoj. Mam nadzieję, że zdążymy. Ten już stchórzył też. Tylko nam Redki nie zabij, bo będę się wściekać. Dobra, tłuczemy w tego. O, zdążyliśmy. Fantastycznie. No i jeszcze ten. Nie uciekaj. On się teraz pewnie czuje tak jak wtedy Pinwheel. Okej, leży. O Jezu. Za każdego 8000 punktów doświadczenia. Strasznie dużo było tutaj tych olbrzymów. Nic nie mieli, ale tutaj gdzieś jest ciało tej elfki, które chciałabym bardzo przeszukać. Ono gdzieś tu zniknęło pod tymi... Czy ono tu wcześniej było? Nie, tu gdzieś musi być. Pod tymi cielsami... O! O! Tu! Jest! Patrzcie, jakie, ile ona miała tych rzeczy. Zbroja płytowa, tarcza średnia, miecz mnie interesuje, bo strasznie mocno tłukł. Odznaka, której już nie dam rady wziąć. Teraz weź szukaj tego. Tu jest. Logarem. To wszystko? Jest odznaka i jest olej szybkości. Czy my damy radę zidentyfikować to? Tu już miejsca nie ma, kurczę, przydałoby się do Kuldahar pójść. Znowu. Czy coś? Pamiętam, że Pinwheel miał... Tak, miał fantastycznie duży udźwig. Na razie zróbmy tak.
to jest? Nie wiemy. To też nie wiemy. I to też nie wiemy. Czyli ja mam... Ile ja mam identyfikacji? 4. Okej, to powinno wystarczyć. Zbrojka. Zbroja czarnego łabędzia. Zbroja ta została wykonana przez krasnoludzkiego kowala o imieniu Karador. Potem elfi mistrz zauroczeń o imieniu Elemeth z 5 drzew obdarzył ją mocą magiczną. Zapalę sobie lampkę, bo jest za ciemno. W czasie, kiedy dłoń Seldarin i Głębiadorna ze sobą współpracowały, powstało wiele wspaniałych przedmiotów, a ta zbroja jest właśnie jednym z nich. Niezwykle lekka i piękna, zbroja ta była początkowo noszona przez elfkę, która pełniła funkcję dowódcy w odciętej dłoni, dlatego osada nie padła, kiedy orki dokonywały grabieży wież. Potem zbroja ta została ukradziona przez pannę Ilmadię. W tej lokacji cały czas jest takie... O, takie coś jak przed chwilą. To jest dźwięk, jakby ktoś dmuchał w mikrofon, irytuje mnie to strasznie. Klasa pancerza 1, ale plus 1 do charyzmy, plus 10 do odporności na ogień, zimno, elektryczność i kwas. Arety. Fajne. Czy nie, zaraz. Im klasa pancerza mniejsza, tym lepiej chyba było, co? Tak, orety. Podwójne orety. Dobra, zaraz będziemy przymierzać. Dalej, miecz. Czekajcie, muszę oddać ten kawałek, żeby mi tak nie chuchało. Słyszę. Robi się. Dalej chucha. To wyjdę stąd. A dlaczego tutaj? Aha, zdobyliśmy odznakę. 22... Nie, zaraz. 225 tysięcy? Wow. To niedługo pewnie poziomy nam powskakują. Skończyły się czary. Dobra, dalej. Mamy jakiś epicki miecz. Alamion. Proszę Państwa, ten długi miecz tworzył parę wraz z krótkim mieczem Malamionem. Ostrze Alamiona jest niezwykle niewiele cieńsze niż w typowym mieczu długim, a jego cechą jest cienki folusz biegnący środkiem w dół. Ostrze ozdobione jest wytrawionymi kwasem wzorami przypominającymi płatki śniegu. Większość z nich skupiona jest przy rękojeści. Ta z kolei zrobiona jest z brązu wciśniętego pomiędzy dwie części z kości słoniowej, które uformowane są w chmury uwalniające wiatry i śnieżyce. Uchwyt pokryty jest macicą perłową, przymocowaną do niego drutem z brązu. Wow! Gałka zrobiona jest z kuli z brązu, na dole ozdobionej kwasorytem przedstawiającym rąb przypominający płatek śniegu Auril. Ciekawe, czy znalazłby się jakiś... fan, artysta Icewind Dale'a, na tyle dobry, żeby mógł odtworzyć takiego alamiona. Jest bardzo szczegółowo opisany. Pełna historia tych mieczy została dobrze udokumentowana. Mniej więcej 200 lat temu czarnoksiężnik Sanat Obren Leworęczny został wynajęty do zrobienia pary mieczy na chwałę Auril. Obren zrobił to niechętnie, tworząc Alamiona, ojca Mrozu, i Malamiona, dziecko Mrozu, co zabrało mu 5 lat. Po kłótni dotyczącej zapłaty dla Obrena, kapłani Auril próbowali odebrać miecze siłą. Dokładny wynik bójki nie jest jasny, ale miecze Obrena nie stały się własnością wiernych Auril. 30 lat później wojownik Berdino in Procampur, jakiś krewny Procjona, chwalił się, że posiada miecz, który jednym uderzeniem może zabić demona. 10 dni później znaleziono go martwego na wybrzeżu, gdzie zginął od ran z wielu zatrutych bełtów. Tak to jest właśnie, jak się chwalicie, że macie coś fajnego. To kończycie w błocie z zatrutymi bełtami w plecach. Nowym właścicielem Alamiona był próżny, egoistyczny złodziej imieniem Pelas Jasnowłosy. 14 lat wcześniej przypadkowo udało mu się zdobyć Malamiona i gdy dowiedział się o istnieniu drugiego miecza, zapragnął go nade wszystko. Pelas był właścicielem obu mieczy do dnia, w którym zginął z rąk paladyna Torma, Gariona Renolda. Miecze okazały się niezwykle przydatne w walkach z ognistymi mieszkańcami sfer zewnętrznych i tak przez pokolenia miecze trafiały od jednego paladyna do drugiego. Heleban z Itmong, paladyn Tyra, był ostatnim znanym posiadaczem obu mieczy. Mówi się, że zginął na wybrzeżu mieczy w jednej ze swoich licznych potyczek z handlarzami niewolników i piratami. No dobra, historię mamy za sobą. Ciekawie, ciekawie.
A teraz zobaczmy parametry. Obrażenia 1k8 plus 3 i plus 5 przeciw salamandrom. Już wybiliśmy wszystkie prawie, więc... sieczne obrażenia. Plus 10 do odporności na ogień, ale minus 5% do odporności na chłód. No ładnie nas tym tłukła. Nie powiem, że nie. Zaraz komuś damy ten miecz. Może mi? Co ja mam? 1k8 plus 3 plus 50 do odporności na ogień. To może Logarowi damy, co on tu ma. 2k4 plus 2 10 odporności na kwas. No to jest lepsze. Będzie miał minusową odporność na chłód, no ale to trzeba będzie uważać po prostu. Niech chwyta ten miecz. A jeszcze zobaczmy, co ja tu mam za zbroję. Regeneruje jeden punkt życia na rundę. To też jest fajne. A Logar? Zbroja nienawiści. Aha, bo on nie jest postacią dobrą, ale jest odporny na zauroczenie, zamęt. Więc chyba ja będę nosić te zbroje, jeżeli się uda ją założyć. Patrzcie, klasa pancerza minus 7 wzrosła. I tą kolczugę kto może założyć? Procek nie może. O, Ari może będzie mógł. On ma taką zwykłą zbroję paskową. Będzie sobie regenerował życie. A, nie może. Ma inne przedmioty. Pinwheel nie założy tej zbroi. Forf może założy. No. Ta dupa nie założy. To przez te pierścionki pewnie. To jest fajne. Tutaj nas będą żywiołaki wody ignorować. A jakbym zdjęła to? Chociaż nie. Może jak zdejmę ten pierścionek? O! Okej, zadziałało. Mamy minus 2 pancerza, więcej życia, regenerujemy sobie, to chyba wywalę, bo miejsce mi tylko zajmuje bez sensu. Pierścionka nie założymy. Może ktoś inny będzie mógł? Nope. 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 No niestety, nie dane jest nosić pierścionki wszystkim. Ale zaraz, mamy jeszcze tarczę. Mamy jeszcze tarczę. Co to za tarcza? Srebrzysta tarcza. Ta srebrna tarcza kiedyś była, znajdowała się w dłoni Seldarin, gdzie służyła do ochrony swego posiadacza przed zgubnym działaniem magii i rozmaitymi atakami. Z uwagi na swe rasowe przystosowanie nie przysłużyła się plądrującym bandom orków i goblinów, którzy pozostawili ją w wieży. Z ruin zebrała ją panna Ilmadia. Klasa pancerza plus 3, 25% odporności na magii. Mogą używać tylko elfy i półelfy. Nie pamiętam, czy Forf jest elfem i jest tak jakby. O! Okej. Żywiołaki wody to już tam wiecie. Ale odporność na magię to jest dobra rzecz. Jeszcze tak sprawdzę. Gdzie my tu mamy? Pół elf, czyli ja też bym mogła. Procek, Ari. A ja jaką mam tarczę? Też mam odporności. Dobra, to niech Forf sobie ją trzyma. Niech sobie trzyma. Odznakę wrzucimy tutaj, żeby wszystkie były obok siebie. Karty chyba one już... Moglibyśmy je sprzedać, bo one chyba już nie działają. W sensie wykorzystaliśmy wszystkie ładunki. A ja... nie do końca wiem, jak te ładunki się ładuje. Przede wszystkim odpocznijmy może. Już się robi. Tak jest. Odpoczęliśmy. Trzeba robi się. Pogadaliśmy sobie z panną Ilmadią w poprzednim wcieleniu. O, Forf nie może się ruszyć, bo jest przeciążony. W czym mogę pomóc? No tak, bo żeśmy mu dali trochę. Pinwheel nasz tragarz. Tylko powiedz, co mam zrobić. Porządeczku. Zrobię to w mojej mocy.
No to teraz idziemy tam splądrować tą kryjówkę panny Ilmadii. Jeszcze tylko przeczytam. Wydaje się, że ten masywny, zbudowany wyłącznie z metalu, niedokończony statek jest przeznaczony dla olbrzymich wioślarzy. Tak jest, my już dokładnie wiemy, do czego ma służyć owy statek, ale chyba coś im nie wyjdzie. Z wiadomych względów. Teraz znowu pewnie będzie identyfikowanie. Może ma tutaj coś ciekawego, kto ma dużo miejsca. No logar powiedzmy, że ma względnie dużo miejsca. O! Miecz półtora ręczny. Kusza magiczna. Mikstura magicznej zasłony i trzy eliksiry zdrowia. To już wszystko, co tutaj mogliśmy znaleźć. A teraz tragarz musi się znowu pozbyć tych rzeczy, żebyśmy mogli mu je przekazać do identyfikacji. Ciężka kusza. Powtarzalna ciężka kusza. Aha, to nie ma żadnej historii. Plus 5 obrażenia, trafienia plus 5, 3 ataki na rundę. Nie pamiętam, czy ktoś u nas miał biegłość w kuszach. Zdaje się, że nie. Rakotwórczy miecz półtora ręczny plus 4. Mój Boże. Broń jest wspaniale wykonana i pokryta runami. Widać, że w jej wykonanie włożono wiele wysiłku i czasu. Po uważnym przyjrzeniu się widać, że runy emanują delikatną niebieską poświatą. 2k4 plus 4, trafienia plus 4, obrażenia sieczne, 15% szans na zarażenie ofiary chorobą. I to no nie byle jaką, z tego co widzę. 2k4 plus 4 i trafienia plus 4. No jest to lepsze niż to co mamy. Nawet od tego chyba. Przecież ja wiem. Tu są te odporności fajne. Mamy tych mieczy tutaj. No, trzymajmy to na razie, ale może... Aha, tu nie mogę nawet tego użyć. Logar może, bo on półtorakami tutaj włada. To jest 2k4 plus 1. Szansa na zadanie obrażenia do ognia. Też odporności na kwas. To chyba wrzucimy do sprzedania. Rakotwórczy miecz. Zostawimy sobie. Tutaj niech Pilmil to nosi. I jeszcze czy kuszę ktoś ma? Czy my raczej nie, ale tutaj łuki, bronie strzeleckie. Kuszę, Ari ma kuszę. Ale tylko na razie na jeden plusik. Więc damy sobie spokój z tą kuszą. Na razie. Tak trzeba się będzie jeszcze przejść do Kuldahar. Porobić takie porządne czystki w tych naszych sprzętach. Muszę po prostu posiedzieć nad tym i zdecydować, co nam jest tak naprawdę potrzebne. Ari jest przeciążony. Są jakieś domeczki, ale puste, nie można. O matko, jest naprawdę przeciążony. Okej, oddajmy jakieś zwoje. Cyk. Tutaj cyk. To jest ciężkie jak szlak. Te pancerze też by wypadało je sprzedać w sumie. Czy my coś tu jeszcze znajdziemy? Niezbyt. Okej, czyli tę lokację mamy całą obadaną. Tutaj już dalej nigdzie przejścia nie ma. Można się wracać. No, przyznaję, że to miejsce już było naprawdę groźne. Musielibyśmy mieć naprawdę dobre ustawienie i naprawdę jakoś dużo szczęścia w rzutach chyba, żeby nie musieć wczytywać tej gry, bo przecież jak te olbrzymy tutaj z tej strony przylazły, to toczyły nas, to nie był
To był plan spisany na porażkę, szczerze mówiąc. No ale dobra. Co teraz? Teraz chyba się wrócimy. Muszę sobie przypomnieć, co jest na tamtej mapie. No, zapraszam. Kto tutaj jeszcze? Orf. Co my tu mamy? Aha, to jest to główne wejście tutaj. To jest to główne wejście. Trochę się gubię, szczerze mówiąc. Ale skoro już jesteśmy tutaj przy tym głównym wejściu, to myślę, że teraz dobrym momentem... O, muzyczka. Zrobię to w mojej... Dobrym momentem jest teraz pójść do Guldahar. Mamy naprawdę przepełnione ekwipunki. A jeszcze chciałam zobaczyć, co to jest za mikstura. Plus 50% odporności na wszystkie rodzaje magicznych, niefizycznych obrażeń. O, fajnie. Uj. No dobra, uff, światło dzienne, jak to dobrze. W porządku, wobec tego zakończymy tutaj odcinek. Ja się przejdę do Guldahar. A potem wrócimy tutaj i będziemy sobie jakoś radzić dalej z tym wszystkim. Mam nadzieję, że Wam się podobało, zwłaszcza te masowe zgony. Jeśli tak, dajcie mi oczywiście o tym znać. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.